W internecie pojawiły się kolejne zwiastuny nadchodzącego OG rozdziału drugiego, z którego poznaliśmy dokładny wygląd skinów karnetu i zmiany na wyspie, otrzymaliśmy ogrom wycieków i zwiastunów nadchodzącego wielkiego eventu i wiemy co tam będzie oraz mamy sporo wycieków. Cześć wszystkim z tej strony nie kto inny jak kod Migao, i witam Was na odcinku z eventu i OG rozdziału drugiego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu. A jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozakim i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze wie, już za dokładnie Dwa dni od dzisiaj do Fortnite'a zostanie wprowadzone ostatnie wielkie wydarzenie obecnego rozdziału 5, po którym zaraz potem jak wiecie trafimy do OG rozdziału. My gracze, tak jak w ostatnich dniach otrzymaliśmy sporo nowych informacji w ich temacie i ponownie były to zwiastuny OG rozdziału 2 oraz zwiastuny i wycieki na nadchodzący event i dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pierwszego zwiastuna. Pierwszy z nich został opublikowany wczoraj o godzinie 15, czyli 10 minut. Przed opublikowaniem dla Was tego wczorajszego filmu na kanale, dlatego wczoraj nie miałem okazji wam go omówić i zwiastun, który trafił był taki sam jak te pozostałe. To znaczy, że ponownie był to krótki filmik, który był puszczony od tyłu i był przyspieszony, lecz co najważniejsze dowiedzieliśmy się jednocześnie, że jest to już ostatnia taśma z takim filmikiem, co oznacza, że dzisiaj już się takie coś nie pojawi. Sam filmik jak do tej pory był najciekawszy, ponieważ zdradził nam sporo nowych rzeczy w temacie OG rozdziału. I tak, zaraz na jego początku mogliśmy zobaczyć scenę, która nawiązuje do starego zwiastuna sezonu drugiego rozdziału drugiego i macie to teraz na ekranie. Dzięki tej scenie mogliśmy zobaczyć dokładne wyglądy wszystkich skinów nowego karnetu bojowego i teraz w tle macie widocznego dasa, czyli Miałśniaka i Midasa, Tintinę, nową wersję Billy, dziewczynę futrzaka oraz dziewczynę agentkę chaosu. Przy okazji na scenie tej możemy zobaczyć, że postać dziewczyny futrzaka ma możliwość Możliwość zdejmowania maski, i sam skin ma prezentować się dokładnie w taki sposób jak tutaj, i to właśnie w taki sposób ma prezentować się cały karnet OG rozdziału. Kolejna ciekawostka, która pojawiła się na tym zwiastunie, przedstawiła nam jak będą wyglądać pomagierzy, którzy będą przemieszczać się po wyspie, i możecie ich zobaczyć teraz na moim ekranie, i to tak będą prezentować się oni na naszej wyspie. Informacja ta daje nam jednocześnie znać, że na kolejnej wyspie OG rozdziału pojawią się pomagierzy. Bo sobie z mitykami. A co ciekawe, sam zwiastun miał jeszcze ukrytą jedną wiadomość, a bardziej to była tam ukryta piosenka. I każdy z Was może ją usłyszeć, jeżeli połączycie wszystkie zwiastuny w jedną całość. Samej piosenki nie jestem w stanie Wam tutaj pokazać, ale znajdziecie ją na moim Discordzie, do którego link macie w opisie. I co ciekawe, na Discordzie wystartował specjalny konkurs, którego znajdziecie na samym dole serwera, więc polecam sobie go obadać, bo może coś wygracie. To wszystko, co przedstawiłem Wam tutaj pojawiło się tylko w zwiastunie, który został opublikowany wczoraj o godzinie 15, lecz to nie jedyna nowość, jaka pojawiła się wczoraj w internecie, ponieważ poza tym mamy ogrom innych zwiastunów i wycieków. Kolejne zwiastuny pojawiły się dopiero o godzinie 23 i był to ten długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy zwiastun, o którym mówiłem wam na tym wczorajszym filmie na kanale i był to widzowie zwiastun nadchodzącego wydarzenia, które wprowadzi nas do OG rozdziału 2. Zwiastun ten został Zostało opublikowane przez oficjalne konto Fortnite na Twitterze, gdzie napisali nam, rozpoczyna się odliczanie. Dołączcie do nas na wydarzeniu w grze Remix, preludium 1 listopada, a dalej pojawiła się grafika i ważne szczegóły. Możemy się tam dowiedzieć, że gdy odliczanie zakończy się, mamy być na miejscu i podkręcić głośność, i ostatnie dwa słowa nie bez powodu były napisane wielką literą, ponieważ wiemy, że nadchodzący event będzie w jakiś sposób koncertem, ale spokojnie będzie tam też fabuła. Na którą Fortnite przedstawił nam na Twitterze, była nazwa nadchodzącego eventu i wiemy, że będzie nazywał się on Preludium, i jednocześnie poznaliśmy jego dokładną datę startu. I może nie każdy będzie zadowolony, ale event startuje 1 listopada w piątek o 23:30. Tak, dokładnie widzowie, nadchodzące wydarzenie rozpocznie się w grze o godzinie 23:30 i co ciekawe, godzina ta jest już w 100% potwierdzona, ponieważ równocześnie z tym zwiastunem na wyspie i w lobby pojawiło się Odliczanie, które po prostu do niego odlicza. Już teraz widzowie, mogę wam powiedzieć, że z samego eventu na kanale odbędzie się specjalny live, który wystartuje około godziny 20 w piątek i będziemy na tym live czekać na event, a zaraz potem na OG rozdział drugi i rozdam wam tam karnety bojowe. Co jednak ciekawe, to nie koniec zwiastunów i wycieków na event, ponieważ poza tym, że otrzymaliśmy odliczanie i zwiastun w grze, już teraz znajduje się tryb eventowy, który każdy z was może sobie podejrzeć i znajdziecie go w karcie dzieła Epic. Sam tryb również zdradza nam kilka ciekawych rzeczy, ponieważ po pierwsze w trybie eventowym będziecie mogli grać w cztery osoby i możecie wejść tam sobie całym składem i co ciekawe event ten odbędzie się na wyspie, bo takie informacje są w opisie tego trybu. Pamiętajcie, widzę że tryb eventowy będzie aktywny do użytku dopiero 30 minut przed nadchodzącym eventem końcowym, więc na obecny moment nie da się na niego po prostu wejść. I co ważne, po wydarzeniu Grab powinna zostać całkowicie wyłączona. Nie zostało to jeszcze w obecnym momencie potwierdzone i jest to akurat wyciek, który pojawił się w internecie bardzo dawno temu, ale patrząc na to, że wyspa ta ma zostać w jakiś sposób zniszczona, co akurat zostało potwierdzone ostatnio, to raczej po evencie będzie tylko i wyłącznie czekanie na OG rozdział drugi. Jednakże widzowie to nie koniec zmian w temacie nadchodzącego eventu, ponieważ na wyspie pojawiła się jeszcze jedna dość ciekawa zmiana, która również jest jego zwiastunem i widzowie od pojawienia się odliczania maszyna szczeliny na tej lokacji została po prostu aktywowana. Od teraz po poleceniu sobie na tą lokację będziecie mogli usłyszeć głośną muzykę podchodząc w tamto miejsce i przy okazji będziecie mogli zobaczyć jak maszyna szczeliny cały czas próbuje się ładować, ale na obecny moment tylko próbuje się naładować. Dzięki wyciekom, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach, wiemy jak będzie to wszystko wyglądało, gdy maszyna szczeliny naładuje się już do pełna i ma to wyglądać mniej więcej tak jak na tym filmiku tutaj i tak to niebawem będzie wyglądało u Was w grze. Jeżeli miałbym stawiać kiedy maszyna ta zostanie aktywowana to albo wydarzy się to w dzień samego wydarzenia, czyli zaraz 1 listopada albo w ostateczności będziemy mogli to zobaczyć dopiero na początku tego eventu, czyli też tego. Dnia, ale około tej godziny 23.30. W każdym razie obserwujcie sobie tamto miejsce na wyspie, ponieważ poza tym, że maszyna ta zostanie aktywowana na dniach albo już, pojawi się tam jeszcze maszyna grająca, tą którą macie widoczną teraz w tle i podobno będzie dało się do tego podejść i coś z tym zrobić, ale obecnie nie wiemy jeszcze co dokładnie. A z takich dodatkowych nowości dodam, że grafika eventowa zostanie jeszcze zmieniona, tryby z budowaniem i bez budowania również otrzymały nowe grafiki, które macie widoczne teraz w tle i jeżeli były jeszcze jakieś zwiastuny nadchodzącego eventu i OG rozdziału drugiego, to będziecie mieć je teraz na moim ekranie. Na teraz są to wszystkie nowe informacje, jakie pojawiły się dla nas w internecie przez ostatnie godziny i tak jak już niejednokrotnie wam mówiłem, kolejne wycieki pojawią się dla nas już w najbliższych godzinach, tak więc wyczekujcie kolejnych ważnych informacji we wszystkich tych tematach. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejny odcinek na temat nadchodzącego eventu i OG rozdziału drugiego, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz rozdział drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie w tamtym miejscu serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!